Drugi dzień święta naszego miasta upłynął pod znakiem prezentacji taneczno-wokalnych grup działających przy Dzierżgońskim Ośrodku Kultury oraz swoje 5 minut miała młodzież ze szkoły imienia świętego Wojciecha w Bongarcie, prowadzona przez nauczyciela tej szkoły Władysława Szewczuna. Blok koncertowy otworzyła grupa Wise, która po raz kolejny przygotowała dzierżgońską publikę na dawkę pozytywnej energii. Niech nie zmusza to nikt dłużej niż to jest potrzebne żyć. Kolejną formacją, która zagościła na dzierżgońskiej scenie, była grupa Reggaeside. To grupa przyjaciół, którzy poświęcają czas swojej pasji, doskonaląc warsztat i aranżując utwory zgodnie z własnymi pomysłami. Bardzo duże podziękowania dla pani burmistrz, która pomogła w przygotowaniu tej imprezy oraz oczywiście dla sponsorów, dla banku spółdzielczego, dla strategicznego sponsora tych Dni Dzierżgonia oraz oczywiście dla wielu innych sponsorów. Nie chcę bez kartki wymieniać, nie chciałabym nikogo pominąć. Są ludzie z Dzierżgonia, którzy pomogli nam finansowo, są tacy, którzy dołożyli swoją cegiełkę w postaci kiełbaski na przykład, za co bardzo dziękujemy. Mamy tutaj mnóstwo artystów przez te dwa dni, chcemy tych wszystkich artystów ugościć, jesteśmy gospodarzem tej imprezy, chcemy, żeby wyjechali stąd trzeci poznaniacy, którzy zjedli już wszystko, czy każdy inny, kto się pojawi tutaj na tym naszym backstage'u tak zwanym, żeby wyszedł stąd najedzony, zadowolony. Jest fajny klimat, fajna atmosfera. To oczywiście dzięki sponsorom i dzięki pracownikom Dzierżgońskiego Ośrodka Kultury, którzy bardzo ciężko od samego rana tutaj pracują, od wczoraj tak naprawdę, bo wczoraj ustawialiśmy już nagłośnienie na scenie, naprawialiśmy jeszcze różne rzeczy, ale wszystko jest dopięte w punkt. Ja życzę Państwu dobrej zabawy podczas tego święta miasta, tych dni Dzierżgonia. Przychodźcie do nas i bawmy się razem. Do zobaczenia. Ale Was dużo. To super. Kochani, pewnie jesteście gotowi na tę petardę, która za chwilę tutaj nastąpi. Może Was troszeczkę dziwić, po co mi są przyciemnione okulary o tak późnej porze. Powiem tak, warto je mieć na nosie, kiedy idzie się w stronę słońca. A to będzie jeden z wielu kierunków, który zabierze nas gwiazda sobotniej odsłony Dni Dzierżgonia. Przed Wami Ewelina Lisowska! Witam serdecznie. Dzisiaj Dni Dzierżgonia. Co mieszkańcy naszego miasta będą mogli usłyszeć w ramach koncertu? Oczywiście wszystkie moje znane utwory, ale też i takie, które znajdują się na moich innych płytach. Będziemy się starali przekazać jak najwięcej energii i dobrze się z publicznością bawić. Czy jest jakiś stres jeszcze przed koncertami? Nie, wręcz nie mogę się doczekać, kiedy wreszcie znajdę się na scenie i będę mogła porwać publiczność. Jak to jest, kiedy, czy pamiętasz w ogóle jeszcze ten czas, kiedy brałaś udział w różnych takich talent show, programach i czy towarzyszył Ci wtedy stres, czy już wtedy gdzieś sobie obierałaś taki punkt, żeby jednak ta kariera muzyczna potoczyła się tak jak teraz? Oczywiście stres był ogromny i powiem szczerze, że udało mi się spełnić moje marzenia, co na tamten moment wydawało się być bardzo nieosiągalne i też wiele razy traciłam wiarę, że straciłam wiarę w słuszność obranej przez siebie drogi. Na całe szczęście nie poddawałam się, cały czas pracowałam nad muzyką, swoim rozwojem i mogę powiedzieć, że w jakimś stopniu się udało. Rozjaśnie szary dzień.
Chciałbym jeszcze, żebyś pozdrowiła widzów Dzierzgoń, Twoje Miasto. Cześć, tutaj Ewelina Lisowska. Serdecznie pozdrawiam widzów Dzierzgoń, Twoje Miasto. Trzymasz mnie.